Cześć, witajcie z tej strony Grid 79. Dzisiaj chciałbym się zająć troszeczkę budowlanką, i to budowlanką wysokich lotów. I mówiąc wysokich, mam na myśli te naprawdę bardzo wysokie. Spróbujemy zbudować bazę orbitalną. No i tak. Jak się do sprawy zabrać? Machniemy sobie przy portalu na mojej planecie, żeby mieć do niego w miarę szybki dostęp. Nie latać, nie szukać niepotrzebnie. Podstawy. Op. Nie to. Tutaj nie musimy wyłączać multiplayera. Z przyzwyczajenia poszło. Musimy postawić komputer bazy sobie. Taki, na ziemi zwyczajnie. Musimy się upewnić, że mamy swobodne umieszczanie obiektów. Tak, no, na przykład. Możemy go kliknąć gdziekolwiek. I teraz tak. Stawiamy sobie komputer bazy. Wspominałem, nie, że mi się przyciski ciągle mylą. Nic się nie zmieniło. Normalnie mądrze by było poszukać jakiegoś zagłębia w pobliżu z prądem, żeby nie musieć bawić się w solary, no ale tutaj akurat nigdzie nie mam w pobliżu, więc będziemy musieli polegać niestety na panelach słonecznych. No okej, mamy postawiony nasz komputer bazy. Jak widzicie, bazy nigdzie tu nie mam, zresztą gdybym miał, nie mógłbym komputera postawić. I teraz musimy przejąć bazę. Teraz w trakcie przejmowania bazy, kiedy kamera nam zacznie iść do góry, musimy szybko przełączyć na lotnisko. Wchodzimy w budowę, lotnisko. Jak zacznie nam kamera opadać, raz, dwa. Oj, chyba mi się nawet dwa postawiły. A może i nie? Teraz wsiądźmy sobie do naszego statku. Obejrzyjmy sytuację, co odwaliłem. A tak, jedno jest na pewno. Już widzę. Tasiory mam zeskanowane. Myślałem, że coś nowego się pojawiło. Tak jak widzieliście, jak kamera idzie do góry, włączacie sobie... Jak kamera idzie do góry, włączacie sobie szybko lotnisko. No, przez przypadek dwa razy nam się postawiło, ale to nic. To jest akurat mało istotne. Lecimy oczywiście do tego wyższego. Niższe nas kompletnie nie interesuje. I sobie na nim lądujemy. Dobra, udało się je fajnie wysoko postawić. Gdzieś tu się poniewiera moje ogniwo zapisu z wcześniejszych prób. No dobrze. Zobaczmy. Nie można komputera zbudować w istniejącej bazie, więc co teraz musimy zrobić? Musimy się z niej wydostać. Włączyć przyklejanie. W
sumie zazwyczaj budowałem schody. Nie wiem, czemu teraz naszło mnie na ściany. Ale chcę spróbować właśnie w ten sposób. Zostawmy jak najwyżej się da. Chodzi widok ciekawy. Zapomniałem, jak ja tu nienawidzę na plecach podwórkowych latać. Zerknijmy, czy jeszcze jesteśmy. Jeszcze jesteśmy w naszej bazie, dobra. Jak widzicie, jesteśmy poza terenem naszej bazy, już nie mogę budować tylko te podstawowe rzeczy. Spróbujmy klepnąć nasz komputer. W sumie możemy to zrobić pod nogami, nie? I sprawdźmy, czy można przejąć. No niestety bazy wciąż nachodzą na siebie, także musimy się oddalić jeszcze troszeczkę. No i nie chciałem to. Żeby się za dużo nie pierniczyć, spróbujemy jeszcze wybudować, będąc w zasięgu poprzedniej bazy, przy użyciu kamery budowlanej. Dobra. Dlaczego cofnąłem się w zasięg poprzedniej bazy? Żeby się nie męczyć z budową. Tak możemy sobie normalnie po prostu postawić ścianki i po nich się wspinać bez większych problemów, nie? Nie musimy tutaj cudować, kombinować.
uwielbiam, jak nie chce mi się snapnąć. Mi naprawdę mam wrażenie, że mi to po złości robią. Dobra, sprawdźmy, czy tyle wystarczy. A weźmy sobie, zaznaczmy jakoś to miejsce, żebyśmy wiedzieli. W razie czego skąd zacząć. No dobra, i się wspinamy z powrotem. Jesteśmy ciut wyżej, więc spróbujmy ponownie. Komputer bazy i gadamy. Jeszcze jesteśmy zbyt blisko. Jesteśmy, to wlećmy na najwyższy. No i sprawdźmy tutaj. No i genialnie. Możemy spokojnie sobie przejąć bazę. Gdyby się okazało tak, że nie możemy już wyżej zbudować jakby z zasięgu poprzedniej bazy, tej, którą postawiliśmy na dole, zawsze możemy się wspinać po geolukach. Bierzemy po prostu swobodne umieszczanie, stawiamy nad sobą i kicamy po nich. A nam się tutaj w miarę sfarciło i możemy przejąć bazę jeszcze z poziomu mostku, który zbudowaliśmy z dołu, więc to zróbmy. I teraz, jak już nic nie buduję, wam na spokojnie wyjaśnię. Przejmujemy tą bazę. I za pierwszym razem tutaj włączamy sobie budowanie. Wybieramy lotnisko. Liczymy raz, dwa i stawiamy lotnisko. Im bliżej granicy pierwszej bazy to lotnisko postawicie, tym mniej tego wspinania będziecie mieli. Nie możecie też postawić za wysoko. Jakbyście od razu w najwyższym punkcie postawili, niestety po wczytaniu save'a by to wam znikło, ponieważ jest jakby poza zasięgiem atmosfery planety, więc usunie wam całą bazę, a wy po prostu spadniecie na pysk. No dobrze, co robimy dalej? Zróbmy sobie kawałek podłogi. W sumie nie wiem, czy do tej bazy będę mógł przyłączyć. Mogę, czy nie? Mogę. W sumie dziwne, nie?
Gdyby się tak dało z prądem zrobić, to by było genialnie. A czemu tu nie mogę postawić? A, zbyt blisko statku gwiezdnego. Właśnie. Kolejna sprawa. Odległość do statku gwiezdnego jest chyba mierzona tylko horyzontalnie. To znaczy, że możecie na 10 km się od niego oddalić wzwyż, a jeżeli on będzie metr od was w poziomie, to i tak będzie wam pokazywało, że nie można zbudować, ponieważ statek gwiezdny jest zbyt blisko. Nie? To jest bzdurą, no ale nie mi oceniać. Palnijmy sobie teraz lądowisko. Przenieśmy nasz komputer bazy na świeżo wybudowane płytki. Klepnijmy sobie zapis. I teraz, dla pewności, że wszystko jest ok, wczytajcie zapisany punkt. No i jest pięknie, wszystko trybi. Także bazę mamy na odpowiedniej wysokości. Mamy lądowisko. To by się jeszcze przydało. Portal, nie? Żeby jakoś do niej dostać się bez większych problemów. Oczywiście wszystko na razie stawiamy tymczasowo, ponieważ jest to jakby tylko rusztowanie, tak? Do naszej bazy, którą zaczniemy budować. Tutaj się dużo nie zastanawiamy. Kładziemy jak popadnie, bez ładu i składu. Chyba, że ktoś jest perfekcjonistą, no to nawet tymczasowe budowle może sobie stawiać jak chce. No. Nie mi, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać. W sumie możemy jeszcze awaryjnie dołączyć reaktor na biopaliwo. Na sytuację, gdyby nie było słoneczka, nie? Nie wiem, czy mam jakieś pierwiastki, żeby go nakarmić? No chyba miałem. Także w razie czego teleporter działa, możemy tu przylecieć, możemy tu spierdzielić. Starą bazę. Tyle, ile stąd zdołamy, możemy w zasadzie usunąć. Żeby nam tutaj zbytnio nie szpeciła. Prawda, ona i tak powinna zniknąć w momencie, kiedy usuniemy nasz komputer na dole, ale o, dalej nie dam rady. Ale tak na wszelki wypadek. Nie chciałbym, żeby jakieś śmieci mi po drodze zostały. Ty, chmurka, smykaj. Lądowiska nie dam rady usunąć, dobra. I tak, teraz jeszcze jedną rzecz musimy sprawdzić. Weźmy sobie ściany. Ponieważ tak jak wspominałem wcześniej,
jest jakiś tam pułap planety, ponad którym możemy co prawda budować, ale po wczytaniu gry te elementy nam się nie zapiszą i po prostu znikną. Także mamy 2, 3, 4, 5, 6 ścian, tak? Dobrze mówię? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 i 10. Wyżej praktycznie na 99% nie będę budował, więc 10 mi wystarczy. Chyba że ktoś chce jakieś zamki w chmurach budować czy cokolwiek innego, no to musi mniej więcej przemyśleć, jak wysokie to będzie. Ponieważ jeżeli przekroczyliśmy ten pułap, coś nam tu może upierdzielić. No i jak to sprawdzić? Tak samo jak wcześniej. Robimy zapis. Wczytujemy. No i sprawdzamy, ile ścian nam zostało. Wejdźmy sobie w tryb budowy, żeby nam się łatwiej liczyło. Kamerka budowlana. I jadyma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No jest genialnie. Powiedziałbym, że w lepszym miejscu nie mogliśmy się ustawić. Co teraz? Teraz wypadałoby wezwać nasz statek tutaj. I odwiedzamy naszą bazę na dole. Widzicie, jakbym... Jakbym się trochę zgapił i postawił na tej wysokości lądowisko. Będę w stanie wam to pokazać. No nie chciałem zdjęcia. O, będę. Spójrzcie, o ile wyżej bym się musiał budować, żeby dojść do tego wyższego pułapu, w którym wyszliśmy poza naszą pierwszą bazę. Także pamiętajcie. Kiedy kamera jest w maksymalnym punkcie i zaczyna opadać. Policzcie mniej więcej do 2, 2,5 i wtedy postawcie lądowisko. Powinno być dobrze. Wymaga to troszeczkę wprawy i farta przede wszystkim. Dobra, jesteśmy na dole. I co robimy? Usuwamy tą bazę, bo ona do niczego nam nie jest już potrzebna. Ona była tylko potrzebna nam, żeby się dostać na ten najwyższy pułap. Widzicie? Jesteśmy najwyżej. Zaczyna spadać. Raz, dwa, stawiamy. Dobra, baza wywalona. Zobaczmy, czy usunęło lotniska. No pięknie. Zostało tylko to, gdzie chcemy się budować. Może je znajdę. Także pod nami teren jest czysty. Nad nami jest trochę miejsca do budowy. A my możemy sobie zaszaleć na orbicie planety, na której postanowiliśmy się wybudować.
No i co? I w tym momencie wszystko już zależy tylko i wyłącznie od was, od waszej wyobraźni, od waszej woli tworzenia. Mam nadzieję, że tym, którzy nie wiedzieli, troszeczkę pomogłem, może niektórych zainspirowałem do zbudowania czegoś w przestworzach. Popatrzcie na ten widok. Kosmiczna tęcza. Powiem wam, dużo lepiej to wygląda w nocy. Zresztą możemy przecież to sprawdzić. Zróbmy sobie noc. No i proszę, spójrzcie na to. Ja pomogłem wam się dostać na orbitę, a to, co już stworzycie, zależy tylko od was. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się odwiedzić jedną z takich baz. Bo naprawdę jestem ciekaw waszych pomysłów na nie. No dobrze, z mojej strony to wszystko. Dzięki śliczne za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie.